Dzień dobry, Bialczanie. Czy wiecie, że ustawa o elektromobilności zobowiązuje miasta już od 2028 roku do zapewnienia 30% udziału autobusów zeroemisyjnych w miejskiej komunikacji publicznej? Przygotowaliśmy aplikację o środki europejskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, dzięki czemu będziemy mogli kupić 12 autobusów zeroemisyjnych, które spełnią wymogi ochrony środowiska. W ramach tych przygotowań obecnie przez 2 tygodnie testujemy w naszym mieście elektryczny autobus 12-metrowy, które mogą pasażerowie sprawdzić, jak się sprawuje na naszych drogach, sprawdzić jego komfort i wygodę podróżowania. Pokazaliśmy już w tej kadencji skuteczność w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej na ten cel. 5 nowoczesnych Scani zakupionych przez nas w 2019 roku ze środków wsparcia z Unii Europejskiej spełnia nowoczesną wyśrubowaną normę emisji spalin Euro 6.